Witam. Tym razem będzie coś z innej beczki, a mianowicie platformówka o jakże wdzięcznej nazwie Czas Jackrabbit 2. Część pierwsza zaginęła gdzieś w czasach DOS-a. Zacznijmy sobie nową grę i jak to bywało w tamtych czasach, możemy w tą grę grać w trybie kooperacji, we dwóch albo nawet i we czterech, na pojedynczym komputerze. Mianowicie wciskamy split screen, kooperatyw, wybieramy ilość graczy, dwóch. Tutaj można sobie zmienić ustawienia, prawda, wybrać nika, jakieś kolory poustawiać postaci naszej, zmienić w ogóle charakter i zacząć grę. Start game. Wybrać epizod, medium. Proszę bardzo, gramy we dwóch w trybie kooperacji, tak? Tylko że akurat drugiej osoby tutaj nie ma, tak więc może wyjdziemy stąd i jednak wybiorę single player. Oczywiście jest jeszcze, jeżeli zauważyliście wcześniej, możliwość gry przez internet. I co ciekawe, ludzie w to dalej grają. Proszę bardzo, tylko trzeba w rejestrze wybrać... Zacznie się ściągnąć wpis do rejestru, który po prostu podmieni adres master serwera i Loricapi. Świetnie. No i można do tych serwerów się faktycznie dołączać, tak? Tutaj gra 9 osób tak naprawdę, bo ta jedynka to on zawsze pokazuje, nie wiem dlaczego, a to jest jakiś bug po prostu. Tak naprawdę jestem 0 osób, ale nie będę pokazywał, nie będę się dołączał do serwera. Może później. Zagramy sobie w kampanię, jeżeli można to powiedzieć w ogóle. Single player. Wybieramy pierwszy epizod, Formerly a Prince. W ogóle te obrazki tutaj, jak widać, wszystkie te epizody mam już finished. One są zaczerpnięte z innych, jakby takich dzieł kulturowych, że tak powiem. I proszę bardzo, tu miałem powrót do przyszłości, to jest oczywiste. Tutaj w sumie na stronie Just to Online czytałem trochę o tym i w sumie nie wiedzą, skąd ten obrazek pochodzi. To podobnie, aczkolwiek to jest spekulacja, że to jest King Kong. Tutaj, no cóż, to mamy poziomy customowe zrobione przez graczy w edytorze, edytor jest dołączony do gry. A tutaj... Doom. Dobra. Zacznijmy jednak od pierwszego epizodu z góry. I być może jeszcze później sobie w Shareware demo zagramy. To, tutaj są trzy poziomy w tym epizodzie. Dobra. My możemy sobie wybrać jedną z dwóch postaci. Jazza, Jackrabbita, albo jego brata Spaza. I... no ja wybiorę Jazza, bo to jest główna postać. Oni się tam różnią oczywiście ruchami, które mogą wykonywać, tak? Tak. Nie? Jednak obiema postaciami równie dobrze można przeskrywać. I teraz wybiorę sobie na poziom, tak, to jest obrazki są śmieszne oczywiście. Wybiorę sobie poziom trudności hard, a zobaczymy jaki spas ma obrazki, bo w sumie nie patrzyłem nigdy. Easy, aha, tak, easy na rybkę, oczywiście. Dope fish to jest? No, dope fish. I hard. Pff, spas na steryda. No, ale ponieważ ta gra jest dosyć łatwa, to wybierzemy poziom trudności hard. Proszę bardzo, zaczynamy. Już mamy przeciwko na dzień dobry. Skorupę opuścił jak w Mario. Diamenty. Diamenty to jest czysta punktacja, one nie dają nic. Marchewka, ta apteczka. Różne takie owoce, warzywa i tak dalej i różne jedzenie, to one aktywują taki tryb God Mode, jak się zbierze ich dosyć dużo. Co jest napisane? Zbieraj żetony, aby aktywować bonusowe urządzenia teleportacyjne. Mniej więcej tak było tam napisane, tak? Pudełko, które można rozbić za pomocą nadepnięcia na nie. No i co ciekawe, spas posiada możliwość... Spas, to jest czas, nie spas. Posiada możliwość latania na uszach jak helikopter. Tylko, że nie lewnie się do góry, a po prostu powoli opada. Tu chyba będzie teleport. Tak jest. Mamy tu sobie sekrety. Znaleźliśmy pierwszą broń dodatkową, a ona tutaj też leży. Część scenerii można też i wydobyć. Tutaj, żeby się dostać, to trzeba z rozpędu, albo niekoniecznie. Pytanie teraz, jak się tam na dół dostać, ale chyba z boku. Okej. No, ja w tą grę oczywiście gram na padzie. Sobie kupiłem niedawno pada.
W ogóle, jak miałem ten film, gdzie joystick od Amigi podłączyłem do PC-ta, to w końcu stwierdziłem, że obsługa jednego przycisku to jednak trochę za mało i sobie właśnie poszedłem do sklepu i kupiłem pada. Takiego z prawdziwego zderzenia Logitecha. Całkiem dobre jest. Przynajmniej do tej gry się nadaje. Aczkolwiek, jeżeli chodzi właśnie o takie precyzyjne bardziej ruchy, to mimo wszystko dalej jest to dużo łatwiej wykonywać za pomocą klawiatury, szczerze mówiąc. Czyli tutaj była tylko marchewka. W sensie apteczka. Ale, no właśnie. Tutaj był jeszcze ten sekret, chyba że ja to wziąłem już, tylko zapomniałem. A no wziąłem, tylko zapomniałem, że wziąłem. Poles, czyli nie Polacy, tylko nie Polaczki, znaczy się, tylko te pręty, tak? Powodują, że obracasz się i później zapierdzielasz jeszcze szybciej. To była krokożabka. Zielonąca ogień. A to jest checkpoint. Tutaj, jak zginiemy, to zacznijmy od tego miejsca. Ja być może co jakiś czas będę wykonywał zapisy, ponieważ niestety ta gra się lubi wywalić. Jakiś tam Division by Zero, albo Access Violation. Takie błędy paskudne wskakują w tej grze. No i oczywiście kolce. Standardowe przeszkody, pułapki w platformówkach. Kolce i liny, nad którymi... które pozwalają przechodzić nad kolcami. No bo zupełnie bezużyteczne, ale... nie, nie ważne. Jeszcze taka jedna drobna uwaga. Dotycząca muzyki. Muzyka w tej grze może się wydać znajoma. Jest ku temu powód, albowiem tą muzykę zrobił mistrz Alexander Brandon, a jeżeli to nazwisko nic wam nie mówi, to na pewno powiedzą wam coś dwa tytuły, które teraz wymienię, a mianowicie Unreal oraz Deus Ex. Tak jest. No w ogóle jest dzieło tej samej firmy, co te dwie pozostałe gry, więc ciężko, żeby te same osoby nie robiły muzyki, prawda? Aczkolwiek drugi kompozytor Unreala... Kurde, ale obrywałem paskudnie. Drugi kompozytor Unreala, Michel van den Bos, to jest kompozytor zarówno Unreala, jak i Deus Exa, nie brał udziału tutaj w tworzeniu muzyki do tej gry. Niestety. Z tego co wiem, Michel van den Bos jest odpowiedzialny za na przykład muzykę, która była Duclair Chateau, czyli tej willi, którą gdzieś się tam przeprowadzało śledztwo w Deus Exie, prawda? Kurde, tylko mi nie popasz. O, dobrze, dalej jeszcze dwie apteczki. Dalej jeszcze dwie apteczki. Że dwie apteczki daj? Apteczki dwie, że dwie dali, że? Tego suchara. Klejnoty są oczywiście zupełnie opcjonalne. One w niczym nie pomagają w grze. Powodują jedynie wzrost ilości punktów. No i tak będziemy je zbierać. W miarę możliwości oczywiście. To też nie jest tak, że ja tutaj znam wszystkie sekrety, jakie odblokować i tak dalej. Właściwie przeszedłem tą grę na pewno dwa razy. Aczkolwiek kiedyś w przeszłości jeszcze w nią grałem. Tylko że... to było bardzo dawno temu i tak właściwie to, jak powiem, że przeszedłem tę grę dwa razy, to nie skłamię zbytnio. Tam jest dodatkowe życie, oczywiście było widać, tylko właśnie nie wiem, jak się do niego dostać niestety. I nie będę kombinował, żeby tutaj czasu nie marnować. Chyba, że jakoś tędy. No nie wiem. O, jeszcze można robić coś takiego. I teraz jak puścimy, to on się rozpędzi. Tylko, że to było bardzo głupie, bo tutaj był nietoperz. Więc nic nie szkodzi, bo jest akurat marchewka. No i to jest właśnie ten teleport, który teoretycznie nadawać bonusa. Z tym, że nie mam pieniędzy. Dwa żetony mi zabrakły. Ciekawe, jakie one były. Nie doskoczę do tej żabki niestety. A tutaj można wskoczyć?
chyba jest dla spada, spaza właśnie, ponieważ spaz ma alternatywny tutaj ruch. Spaz nie potrafi latać na uszach, natomiast jak się wciśnie przycisk za to odpowiedzialny, to po prostu spaz wykonuje taki podwójny skok. Nie chciałem tego robić, nie. Kurde. Teraz chcę życie w taki głupi sposób życia trasę. Jak się tam dostać? Może tak? Ach. Udało się. No tu jeszcze exit jest. Ale dziwne. Czyli jednak mogłem się tam dostawać, dobrze. Ty czasu nie było jakiś znajdziek fajnych? Chyba nie. Że to wdal nie mam, upewnię się. Czy ich zabrałem czasu? Szkoda. A co możliwe, że właśnie te żetony wydawały mi i to dodatkowe życie, które tam było. No i zapierdzielamy. Zapomniałem sobie zapisać, a to się może wywalić teraz. Uff, fart. Teraz sobie zapiszę. Rrr. I gra nam to sama muzyczka, co w poprzednim etapie, ale oczywiście muzyczka się będzie zmieniać. Tak samo jak wystrój tej wnętrz. Oczywiście te klocki trzeba rozwalić tą bronią, którą mamy teraz wybraną. Nie chcę tutaj iść jeszcze. Postaram się po prostu podkrywać jak najwięcej się da w tej grze. Żeby później nie było, że coś upominałem. Może tak? Nie, to się nie jest. O, teraz się udało, ale bez sensu. Podejdź od góry, a rozwalił to pod spodem. A to co? Aha. Oczywista oczywistość. To jest bonus, tylko poczekaj na się wróci. Właściwie to nie jest bonus, tylko to jest dopał do tej broni. I teraz podwójny strzał. Rozbijałem to też punkt wydaje. O Jezus, a nie widziałem tego komputerza. Żal. Żal. Co się apteczkę dali. Dawaj klejnota. Aha, bo oni tutaj w nieskończoność wychodzą z tego okna. Dobrze. Nie doskoczę? Ja nie doskoczę? No nie doskoczę, kurde. Ale fail. Ty spas by pewnie mógł to zrobić. No to jak ciekawe, jak się dostać po tamte pieniądze. Nie. Tam były żetony, ja je pominąłem właśnie. Już po niej nie wrócę. Kurde. Porażka. Ale co, że się tutaj znalazłem parę i jeszcze może tutaj mi się uda. W ogóle w trybie kooperacji to się zaczyna w osobnych miejscach, w niektórych poziomach. I właśnie ten poziom jest takim poziomem, że dwaj gracze zaczynają w zupełnie innych miejscach i muszą sami sobie radzić przez pewien czas. No, udało się. Tylko, że pewnie tu nic nie ma i tak. Poza tymi... Nie wiem, co to jest nawet za owoc. Albo warzywo. Zielone takie. No to też w sumie nie jest wkurzającym wrogiem. Będą bardziej wkurzający wrogowie. No i dalej już nie przejdziemy. Czyli możemy tylko w to miejsce iść, a ten pieniądz jak wziąć? Albo z drugiej strony. Głupi króliku, czemu helikoptera nie włączyło się, jak ci kazałem? Tylko, że i tak tego nie kupię, bo nie starczy mi pieniędzy niestety. Jestem biedny, królik. No, rozbicie tego pudła spowodowało odblokowanie tego. No, tylko, że jak mówię. I właśnie ten. Bonus dałby mi dostęp tutaj. No cóż, szkoda. Głupi, nie, to też.
żabka. Okej, okay, zdechła. Teraz chyba tutaj na dół trzeba iść, no. Teraz mi nie wiem, czy to... Można zebrać... Czy to można zebrać w momencie, czy ten wizję punkt wydaje w momencie, kiedy jest bardziej, najbardziej rozszerzone, nieważne. Dostaliśmy w każdym razie klejnoty. A tej broni nie lubię zbytnio. Ona jest sobie taka... głupia, znowu nie widziałem tego nietoperka. Fast fire oczywiście powoduje, że strzelamy szybciej. A to zamrożenie jest głupie, ponieważ ono nie zabija wrogów. Dlatego ja tego prawie w ogóle nie stosuję. To jest bardziej taka broń, która się przydaje w pewnych miejscach. O, jest! Świetnie. Dodatkowe życie. Jak grałem za pierwszym razem na poziomie trudności medium, to skończyłem chyba z 29 życiami w grę. Tak więc są tutaj dosyć chłodni, jeżeli o to chodzi. Kurcy. Dobra, nie wiem jak się dostać po tą marchewkę kierującą. Tego olać to. To się pewnie spas może tylko dostać. O właśnie, kolejne życie. No i mamy exit. Ale to nie jest exit. Ale powiem, to jest boss fight. Ja sobie tutaj zapiszę, ale tylko po to, żeby mi się gra nie wywaliła. I walczymy z bossem. Moment, nie wyszło. Teraz. Ciekawe, czy można tego bossa trafić do końca tego, ale chyba nie. No nie, nie jest ze mną dobrze. Zaraz spadnie cegła? Dobrze. Ajajajajajaj. Ostatnie życie. A jak stracę życie, to takie pełne... No właśnie. To tracę też ten przyspieszenie do strzelania. Ale twórcy gry są dobrzy. Oddają mi to, co straciłem. Pewnie dlatego, żeby najmłodsi gracze nie przestali grać w tym momencie. Chociaż w sumie oni powinni wybrać poziom trudności easy. Easy money. On chyba jest bardziej ten wydajny. Ta markawka, jak widać, daje mi jakąś osłonę przez chwilę. Nie wiedziałem o tym. Ej, nie marnuj mi tego zamrażaczka. Teraz od czego wyrwałem? To oczywiście widać, że ten nietoperz się będzie rozpłynął po tym, że się takie iskierki pojawiają. Ładnie. Koleś rykoszetem jest to. Yeah! No i wygraliśmy. Możemy teraz opuścić zamek. No i mamy zmianę w stroju, zmianę muzyki i sobie zrobiłem w tym momencie przerwę.